W dniu dzisiejszym na terenie wioski OSP Leśniewo przy sklepie Plasuń jadący z Wejherowa ze szpitala pan podjechał do sklepu i zasłabł. Przy udziale tutaj jednostki ochotniczej straży pożarnej i pani Gusmanowej, lekarki, która jest na ośrodku zdrowia tutaj w Leśniewie, oczywiście obsługę sklepu Leśniewo, które podjęły pierwszą reanimację i pomoc temu poszkodowanemu. U nas został użyty defibrylator, który jest w OSP Leśniewo. Pacjent po prostu poszkodowany, mu wróciły funkcje życiowe, no i w ten sposób uratowaliśmy życie temu panu. Po przyjeździe karetki pogotowia panowie z karetki no, udzielali już swoją pomoc, podpinaliśmy swój sprzęt, pomogliśmy panom z karetki pogotowia, ratownikom po prostu tego pana położyć na noszach, no i w ten sposób został odwieziony, chyba jak się nie mylę, do Wejherowa, do szpitala. Mieszkańcy gminy Płock pytają, czy to urządzenie jest ogólnodostępne dla wszystkich, czy tylko i wyłącznie dla strażaków OSP? Tak, widzimy, urządzenie jest w budynku OSP Leśniewo. Jest dostępne dla wszystkich mieszkańców. Przy zbiciu szybki możemy po prostu defibrylator wziąć i użyć do pomocy poszkodowanemu.